25 grudnia znajduje się w miejscowości Gołoszyce, w miejscu, z którego swój początek bierze główny szlak świętokrzyski. Szlak ten liczy 105 km i moim najbliższym celem będzie przejście tego szlaku w całości. Pierwsze kilometry głównego szlaku świętokrzyskiego mam za sobą i od razu nasuwa mi się pierwszy wniosek. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo brakowało mi marszów długodystansowych. Wybierając się w góry, najlepiej się ubrać warstwowo. Ja mam za sobą już kilka mocniejszych podejść. Jestem cały zgrzany. Chyba najwyższy czas ściągnąć z siebie kilka warstw. Co jak co, ale na brak błota na szlaku to narzekać nie mogę. Prawda, góry świętokrzyskie nie należą do największych, a niektórzy nawet je pogardliwie nazywają pagórkami, ale jednak niektóre podejścia potrafią dać w kość. Godzina 14. Trochę humor mi się popsuł, bo zaczyna padać drobny deszcz, a to nie wróży nic dobrego. Godzina 15.20, obóz już rozbity. Udało mi się na całe szczęście znaleźć kawałek płaskiego terenu. W górach nie zawsze jest to takie oczywiste. Dziś generalnie to planowałem przejść trochę więcej, ale uznałem, że skoro mamy święta Bożego Narodzenia, to i mi się należy trochę odpoczynku. Teraz już mi pozostało tylko biwakowanie i cieszenie się kontaktem z przyrodą. Coś wam przeczytam. Na ścieżce, którą wybrałeś, nie ma pochwały, nie ma nagany. Pochwały i nagany są formami manipulacji, których ty już nie potrzebujesz. No to jest po prostu sztos. Dobranoc. 26 grudnia 2019, drugi dzień wyprawy. Obóz już zwinięty, powoli wracam na szlak. Jest ciemno, ja idę sobie lasem i nawet nie jestem w stanie opisać, jak bardzo lubię takie okoliczności. No i takie święta, to ja rozumiem. No i jest śnieg. Pewien miejscowy powiedział mi kiedyś, że z tego miejsca przy dobrej pogodzie to można zobaczyć nawet Tatry. Pogoda to jest bardzo dobra, ale Tatr to jakoś nie widać. Niestety pada deszcz. Puszcza Jadłowa pokryta mgłą. No po prostu coś pięknego. No i jestem na Łysicy, która już nie ma 612 metrów, tylko 614.
godzina 16, właśnie skończyłem rozbijać obóz. 27 grudnia, trzeci dzień wyprawy. Co prawda nie jest lekko, ale jak to mówi klasyk, cały czas do przodu. Na 30, trzeci na tej wyprawie i prawdopodobnie ostatni obóz już rozbity. Grudnia, 7:20, czwarty dzień wyprawy. Koźniaki, godzina 15. Dokładnie w tym miejscu moja przygoda z głównym szlakiem świętokrzyskim dobiega końca.